Kulisy historii. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek. Witam w przystanku Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, a jest z nami w Toruniu, po drugiej stronie łącz, pan Mateusz Hibner, autor książki Pułkownicy, o której będziemy rozmawiali, pracownik naukowy UMK w Toruniu, a także pracownik Polskiej Akademii Nauk. Zgadza się? Tak jest, zgadza się, asystent w Instytucie Historii i Nauki Polskiej Akademii Nauk. I doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Panie Mateuszu, nawet na stronach Instytutu Pamięci Narodowej zachowała się strona z laureatami prac magisterskich z 2018 roku. Również pan tam figuruje z pracą magisterską o pułkownikach, ale rozumiem, że ta poważna monografia to nie jest odzwierciedlenie pracy magisterskiej, no bo to jest już doktorat, a nawet habilitacja. No cóż, mówiąc obrazowo, można tak założyć, natomiast prawdą jest to, że inny charakter miała praca magisterska, którą obroniłem i która została wyróżniona przez Instytut Pamięci Narodowej, a inny jest charakter książki, dlatego że ta praca magisterska zostały tam wprowadzone dodatkowe uzupełnienia źródłowe w oparciu o materiały, które dotyczyły grupy pułkowników. Praca ta jest też poszerzona, uzupełniona, poszerzona i po dwóch pozytywnych opiniach niezależnych recenzentów. Książka ukazała się dwa tygodnie temu, w kwietniu. Pułkownicy, rdzeń środowiska piłsudczyków w systemie polityczno-ustrojowym II Rzeczypospolitej. Dwie grupy, jeśli tak można powiedzieć, dwie grupy ideowe bardzo niechętnie używały właśnie sformułowania pułkownicy, mając na uwadze to środowisko piłsudczykowskie, to byli komuniści w PRL-u i endecy. Dlaczego? Znalazł pan odpowiedź na to pytanie? Tak, postaram się w tej chwili w formie skróconej udzielić na nie odpowiedzi. Otóż prawdą jest, że grupa pułkowników była demonizowana, mówiąc obrazowo, w okresie Polski Ludowej, ponieważ przypisywano grupie pułkowników tylko negatywne zjawiska i często czyniono to w sposób jednostronny, zideologizowany, to znaczy tłumaczono, budowano pewnego rodzaju skojarzenia, że to była dyktatura wojskowa, a nawet faszyzacja kraju. Oczywiście nie była to prawda. Chodziło o to, żeby całość rządów obozu piłsudczykowskiego przedstawić jako obraz permanentnej dyktatury, rządów wojskowych, brutalizacji życia politycznego. I to miało charakter jednostronny. Taki mit i takie wyobrażenie o grupie pułkowników zostało stworzone. Natomiast geneza tego zjawiska sięga dalej, sięga głębiej niż okres Polski Ludowej, ponieważ już budowanie tego stereotypowego, negatywnego obrazu grupy pułkowników rozpoczęło się jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, w okresie rządów obozu piłsudczykowskiego i nie w kręgu komunistycznym, przynajmniej tego dowodzą materiały źródłowe, ale raczej w kręgu socjalistów, czyli Lewicy Niepodległościowej, której głównym ugrupowaniem była Polska Partia Socjalistyczna i w środowisku Narodowej Demokracji. Natomiast pierwsze wzmianki źródłowe, które wskazują na tworzenie tego negatywnego mitu grupy pułkowników, to bezpośrednio z wypowiedzi polityków Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1928 roku na posiedzeniu Komisji Budżetowej Sejmu w grudniu poseł PPS Kazimierz Czapiński powiedział, że właśnie na horyzoncie ukazała się taka grupa, której opinia społeczna, no tu powołał się na opinię społeczną, przypisuje miano pułkowników. W rzeczywistości możemy przypuszczać, że była to pewnego rodzaju kreacja środowiska socjalistycznego.
I później w pracach, które się ukazywały już pierwsze wydanie w 1993 roku, Adam Pruchnik, 15-lecie Polski Niepodległej, czyli autor również z tego środowiska socjalistów się wywodzący, wskazał na to, że były tworzone rządy pułkowników i wprowadził ich numerację. To był pierwszy rząd pułkowników, drugi rząd pułkowników i potem ta numeracja jakby była powielana w kolejnych opracowaniach historyków, także w okresie Polski Ludowej, ale również to opracowanie ma charakter jednostronny i przede wszystkim wskazujący na to, co negatywnego jest związane z grupą, co było związane z grupą pułkowników. Zaraz przyjrzymy się tej czarnej legendzie i z czego ona wynikała, ale przejdźmy właśnie do sedna, do meritum. Kiedy mówimy pułkownicy w kontekście tej grupy osób w drugiej RP, kogo mamy na myśli personalnie? Było to najbliższe środowisko Józefa Piłsudskiego, środowisko jego współpracowników, środowisko głównych wykonawców jego linii politycznej. Należałoby wskazać na początku na postacie, które były związane z Piłsudskim jeszcze w okresie niepodległościowej działalności w ruchu socjalistycznym. Są to oczywiście Walery Sławek i Aleksander Prystor. Te postacie były najbliżej Józefa Piłsudskiego i to właśnie wokół nich była tworzona przede wszystkim Walerego Sławka, który zyskał miano nieformalnego lidera, nieformalnego przywódcy grupy pułkowników. Czyli to są te dwie postaci i w kolejnych latach, także w toku wydarzeń, jakie miały miejsce, tu przede wszystkim okres I wojny światowej, czasy legionów polskich, a przede wszystkim polskiej organizacji wojskowej, następnie okres walk o granice RP, potem okres, kiedy Piłsudski był odsunięty od wpływu na rządy w państwie, no to wówczas stopniowo konsolidowało się to środowisko i pojawiały się kolejne osoby w otoczeniu Piłsudskiego, które zyskiwały realne znaczenie. I na tej podstawie możemy, na podstawie analizy materiałów źródłowych, możemy zaliczyć jeszcze, oprócz Sławka i Pastora, do tego trzonu grupy pułkowników, czyli najważniejszych spośród nich, Kazimierza Świtalskiego, także Bogusława Miedzińskiego, a w latach 30. ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Były też inne postacie, na przykład Janusz Jędrzejewicz, jego brat Wacław Jędrzejewicz, młodszy, on później zyskał większe znaczenie niż starszy brat Janusz. Dodatkowo dochodziły także inne postacie, na przykład Adam Koc, Adam Skwarczyński i tu jeszcze kilka przykładów takich postaci już o mniejszym znaczeniu również można byłoby wymienić. Czy pułkownik Ignacy Matuszewski również do tego środowiska się zaliczał? Zaliczał się, z tym, że postać pułkownika Ignacego Matuszewskiego ukazuje specyfikę tej grupy w dość dużym stopniu, dlatego że był na przełomie lat 20., to czy w końcu lat 20. jednym z ważniejszych piłsudczyków. Należał także do grupy pułkowników, tak przyjmujemy. W rządzie Kazimierza Świtalskiego, zwanym pierwszym rządem grupy pułkowników, został kierownikiem Ministerstwa Skarbu. Zależało na tym Świtalskiemu, ale potem popadł w niełaskę Józefa Piłsudskiego, który sam nie należał do grupy pułkowników, ale był jej twórcą. I w momencie, kiedy popadł w niełaskę, bo tło stanowiły realia światowego kryzysu gospodarczego dotkliwie odczuwane w Polsce, wiążące się z koniecznością poszukiwania oszczędności, w tym także Matuszewski upatrywał w cięciach, w wydatkach na Wojsko Polskie, czego Piłsudski absolutnie potępiał, nie przewidywał, nie dopuszczał, w każdym razie starał się ograniczyć. Matuszewski uważał, że jednak takie działania, czyli poszukiwanie oszczędności jest konieczne. No i popadł w niełaskę i można mówić o jego faktycznym odejściu z tego najważniejszego kręgu decyzyjnego i nawet okresowym opuszczeniu grupy pułkowników. W jaki sposób... Jeszcze jedna kwestia wymaga tutaj wyjaśnienia. Bardzo proszę. Nie było sformalizowanej grupy pułkowników. To jest miano, które pułkownicy, miano, które zostało nadane przez
opozycję polityczną właśnie temu najbliższemu. I do tego zmierza moje kolejne pytanie. Skąd wzięła się czarna legenda pułkowników jeszcze w okresie II RP? Wynikało to z bieżącej walki politycznej. Tutaj przede wszystkim już sam początek, dojście do władzy, zamach majowy, czyli tam zaangażowanie wojskowych. To oczywiście bardziej jako wyobrażenie, dlatego że ci pułkownicy najważniejsi, typu właśnie Walery Sławek, Aleksander Prystor, jakby nie odgrywali roli głównych wykonawców przewrotu majowego. To przede wszystkim Orlicz Drescher, także Józef Beck, no oczywiście później pułkownik, ale wtedy jeszcze nie miał tak ważnego znaczenia, tak istotnego znaczenia jak w latach 30. Czyli to sam fakt dojścia do władzy wojskowych, to już działa na wyobraźnię związanego z ofiarami śmiertelnymi, jak dobrze wiemy. No i potem praktyka, czyli bieżąca walka polityczna, aresztowania posłów opozycji, twierdza Brzeska, gdzie zostali osadzeni, sam proces brzeski, to wszystko przypada na pierwsze lata rządów pułkowników. No i potem, co oczywiście zasługuje na potępienie, kwestia obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, kiedy decyzja o jego utworzeniu i jej wykonanie przypadło na 1934 rok. To także są czasy rządów pułkowników. Panie Mateuszu, takim jednym z rysów psychologicznych, tak pisze o nim wielu biografów, także tych, którzy znali, pan tu wymienił między innymi Jędrzejewicza, Józefa Piłsudskiego, była pewien rodzaj apodyktyczności, pewnego instrumentalnego odnoszenia się do swoich współpracowników, także często nie liczenia się z nimi. Co powodowało o tym, że w tej hierarchii się człowiek przedostawał do góry, bądź spadał w dół? Nielojalność wobec pomysłów marszałka, samodzielność, jak to wyglądało? Wspomnienia Janusza Jędrzejewicza zatytułowane W służbie idei jest to jedno z ważniejszych źródeł, które zostało wykorzystane w pracy i też dodatkowo cenne ze względu na charakterystyki, które Janusz Jędrzejewicz tam przeprowadza. Notabene polityk w stopniu majora, czyli to wskazuje, jak umownym kryterium jest miano grupa pułkowników, ponieważ ktoś, kto był majorem, był także premierem w latach 1933-1934, ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. On odpowiadał za reformę szkolnictwa w różnych szczebli. Był właśnie, odgrywał istotniejszą rolę w obozie piłsudczykowskim niż na przykład generał Felicjan Sławoj Składkowski, który tutaj nie zaliczał się do kreatorów, tylko do wykonawców linii politycznej obozu piłsudczykowskiego. Odpowiadając na pytanie, które zadał pan redaktor, nie przewidywano w środowisku piłsudczyków braku lojalności wobec Józefa Piłsudskiego, który był głównym ośrodkiem decyzyjnym. Brak lojalności wobec Piłsudskiego, wiązałby się z faktyczną utratą miana Piłsudczyka. Więc to absolutnie nie wchodziło w grę. Środowisko musiało być bezgranicznie lojalne wobec Józefa Piłsudskiego. No oczywiście, jeżeli on uważał, że ktoś jest nielojalny, czy postępuje niewłaściwie, no tu przykład właśnie Ignacego Matuszewskiego, to taka osoba była odsuwana na, mówiąc obrazowo, na dalszy tor. Prawdą jest, i to jest właśnie specyfika okresu rządów pułkowników, że zmieniali się często premierzy. Premierem z grupy pułkowników był Kazimierz Świtalski, był Walery Sławek, jednak w momencie, kiedy Piłsudski uznał, że Walery Sławek jest już zmęczony
to należy ująć w cudzysłów, no to znaczy, że na jego miejsce powinien przyjść Aleksander Prystor. Potem Aleksander Prystor został zastąpiony Januszem Jędrzejewiczem. Potem z kolei pojawił się Leon Kozłowski. Na końcu jeszcze raz Walery Sławek, czyli te zmiany się dokonywały dość często. Na różne sposoby można by tłumaczyć to zjawisko. Jedną z przyczyn wydaje się, że były realia i to należałoby za główne, jeśli nie podstawowe kryterium, przyjąć realia kryzysu gospodarczego. Piłsudski uważał, że sobie nie radzą właściwie jego współpracownicy, dlatego decydował się na wymianę. Oczywiście dochodziły też inne przyczyny, na przykład zwraca na to uwagę profesor Arkadiusz Adamczyk, przyczyny zdrowotne. To w schyłkowym okresie życia Piłsudskiego i jak się okazało, schyłkowy okres życia Piłsudskiego to jest też schyłek rządów grupy pułkowników. To zwracano uwagę, że wpływ zdrowia Piłsudskiego powodował, że on tracił zaufanie do niektórych ludzi, podejmował bardziej radykalne, zdecydowane decyzje kosztem tych, z którymi był przed laty związany, na przykład z Walerem Sławkiem czy Aleksandrem Prystorem. Jest też jeszcze kwestia tego, jak samo środowisko odnosiło się do tych działań Piłsudskiego, które mogło uważać za niezrozumiałe. Mam tu na myśli właśnie tę kwestię zmian na stanowisku premiera, ale także dystansowanie się od kontaktu z pułkownikami, które w schyłkowym okresie życia Piłsudskiego także się ujawniło. Otóż środowisko uważało pułkowników, że jest to efekt negatywnej opinii generałów, adiutantów Piłsudskiego, a także różnego rodzaju podszeptów, które w zasadzie nie wiadomo, jakimi kanałami docierają do Piłsudskiego. Czyli uważano, że to nie z Piłsudskim jest, jeszcze raz posłużę się określeniem, mówiąc obrazowo, nie z Piłsudskim jest źle, tylko że ma wpływ jakby złych doradców, złych wzorców. Tak właśnie te działania Piłsudskiego były postrzegane. Jak wspomina i we wstępie do opracowanych tekstów profesor Sławomir Cęckiewicz, jak i sam Ignacy Matuszewski w tekstach zredagowanych przez profesora Cęckiewicza, w środowisku najbliższych Piłsudczyków dochodzi do chaosu. Można powiedzieć, ciało marszałka jeszcze nie stygnie i dochodzi do dosyć brutalnej walki. Co dzieje się z tym środowiskiem między 1935 a 1939 rokiem? Wyjaśnię na samym początku, że w kwietniu 1935 roku weszła w życie konstytucja kwietniowa, która była dziełem grupy pułkowników. Tu szczególnie w kontekście idei wyznawanych przez grupę pułkowników należy zwrócić uwagę na dekalog, czyli pierwsze 10 artykułów i Piłsudski na łożu śmierci. Faktycznie to było w kwietniu. Można powiedzieć, że na łożu śmierci jeszcze tę konstytucję podpisał. Marszałek zmarł jednak w maju, czyli miesiąc później, 12 maja 1935 roku. Był to okres rządów Walerego Sławka, był to jego trzeci rząd Walerego Sławka i jak się okazało, ostatni, któremu w literaturze przypisuje się miano grupy pułkowników. Co się działo potem? Otóż Sławek jeszcze był przez kilka miesięcy premierem, jednak grupa pułkowników skoncentrowana wokół niego, która miała osiągnięcia, no bo wypracowano jednak tę konstytucję kwietniową, miała autorytet, bo rozumiano, że było to najbliższe środowisko Piłsudskiemu, zaczęła jednak tracić na znaczeniu, stopniowo traciła wpływy w państwie polskim. Wynikało to z różnych czynników. Kwestią podstawową było to, kto powinien po śmierci Piłsudskiego zostać prezydentem Rzeczypospolitej. To znaczy, czy dalej powinien być nim Ignacy Mościcki, czy tak jak uważali pułkownicy, powinien przyjść Walery Sławek. Zdaniem pułkowników nie
pis, niezapisany, bo taki nie został sporządzony pisemny testament Piłsudskiego, zdaniem pułkowników wolą marszałka było to, żeby Walery Sławek został nowym prezydentem. Muścicki nie zdecydował się jednak ustąpić, myślał o tym i podejmował określone działania w tym kierunku, by odgrywać istotną rolę w rządzeniu państwem. Do tego doszedł jeszcze Edward Śmigły-Rydz, rola Edwarda Śmigłego Rydza, który był generałem i został generalnym inspektorem sił zbrojnych. Potem został wyniesiony do godności marszałka, co środowisko pułkowników przyjęło bardzo krytycznie, ale jednak stan faktyczny był właśnie taki, że Śmigły-Rydz stopniowo kreował się na największy autorytet w państwie polskim, mimo, nawet na wzór Piłsudskiego, mimo że sam Piłsudski, dopóki żył, to raczej Śmigłego Rydza dystansował od bieżących spraw politycznych, głównie jednak na sprawach wojska. Był Śmigły-Rydz skoncentrowany, na pewno nie zaliczał się do elity władzy. Tu się sytuacja zmienia. I co powoduje ta zmiana? Powoduje ta zmiana, że biorąc pod uwagę realny wzrost znaczenia Śmigłego Rydza, także stanowisko Mościckiego, a do tego błędne polityczne decyzje Walerego Sławka, który zdecydował o rozwiązaniu bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, który był płaszczyzną polityczną grupy pułkowników, to właśnie tego typu i jeszcze kilka innych decyzji, które krytycznie środowisko pułkowników, do których krytycznie środowisko pułkowników się odnosiło, to wszystko powodowało, że ta grupa zaczęła ulegać dekompozycji, stopniowemu rozpadowi, czyli Piłsudczycy przechodzili, czy pułkownicy przechodzili właśnie, podejmowali współpracę przede wszystkim ze Śmigłym Rydzem, tutaj postać Adama Koca, okresowo także Ignacego Matuszewskiego, Henryka Feuer-Reichmana. Można nawet mówić, że wokół Śmigłego Rydza stworzyło się coś na wzór jakby drugiej, nowej grupy pułkowników. To jest właśnie ta kwestia. Natomiast do Ignacego Mościckiego zbliżył się Kazimierz Świtalski, który był jednym z trzech najważniejszych pułkowników, więc to pokazywało skalę tej dekompozycji i rozpadu. Sławka ostro krytykował Bogusław Miedziński. Nawet doszło do spięcia odnotowanego w źródłach w rozmowie w gronie Piłsudczyków między Prystorem a Sławkiem. I to wszystko właśnie powodowało, że ta już ograniczona, ta część dawnej grupy pułkowników, która pozostała przy Sławku, choć jeszcze zachowała pewne wpływy w parlamencie, to stopniowo traciła także i na tym gruncie wpływy. I finał był taki, że Walery Sławek popełnił na początku kwietnia 1939 roku rozgoryczone samobójstwo. Czy w jakimś sensie na pewno kresem dla całej tej grupy jest wybuch we wrześniu 1939 roku II wojny światowej. Ja pamiętam takie bardzo znaczące słowa człowieka, no właśnie, którego można też zaliczyć do grupy pułkowników. Mam tu na myśli pułkownika Wacława Lipińskiego. Nie odgrywał on istotnej roli w okresie, jeżeli chodzi o elitę władzy. Ewentualnie można by się zastanawiać, czy historyka Wacława Lipińskiego nie zaliczyć do drugiego szeregu grupy pułkowników. Z tym, że to jest kwestia dyskusyjna. Ja w pracy wskazuję, że można byłoby właśnie pokusić się także o przygotowanie takiego zbiorowego portretu pułkowników drugiego planu i wymieniam kilka postaci, które moim zdaniem do właśnie takiego środowiska, nazwijmy to tak, drugiego szeregu grupy pułkowników się zaliczały i ewentualnie w tym kontekście można Wacława Lipińskiego rozpatrywać. Wywołałem jego nazwisko dlatego, że przypominają mi się takiego słowa z początku dzienników, które są opisem obrony Warszawy we wrześniu 1939 roku, kiedy on w tych początkowych zapiskach jest bardzo krytyczny wobec tych wszystkich osób, które i zarządzają wojskiem, które doprowadzają też do ewakuacji władz z Warszawy, pozostawiając warszawiaków samych sobie, że to jest bardzo zły sygnał społeczny. Jak się te losy
tych osób potoczyły w okresie II wojny światowej i tuż po niej? Teoretycznie, powierzchownie oceniając, można by przyjąć, że wybuch II wojny światowej i wydarzenia związane właśnie z wojenne, to poczucie klęski, jakby nie było związane z pułkownikami, dlatego że rządzili już ci, którzy grupę pułkowników w tym starym, nazwijmy to w starym składzie, właśnie skupioną wokół Walerego Sławka, rządzili ci, którzy zmarginalizowali tą grupę pułkowników. Faktycznie jednak nie sprawiło to, by ta grupa się odrodziła w dawnym składzie w okresie II wojny światowej. Oczywiście uniemożliwiał to choćby stosunek władz migracyjnych, ponieważ doszły do władzy kręgi nieprzychylne Piłsudczykom, skupione wokół Władysława Sikorskiego. Nawet gdyby jednak Sikorski był przychylny Piłsudczykom, to jednak ta grupa pułkowników w tym dawnym składzie nie mogłaby się odrodzić, co wynikało z wydarzeń, jakie miały miejsce. Otóż Aleksander Prystor, czyli osoba, pułkownik Piłsudski, nawet go nazywał swoim przyjacielem, zmarł w sowieckim więzieniu. To jest jeden przykład. Kazimierz Świtalski znalazł się natomiast w Oflagu, w którym spędził wojnę, czyli po drugiej stronie, a niewiele brakowało, by szczęśliwie uniknął dostania się do niewoli sowieckiej, z czym wiązało się zagrożenie śmierci w zbrodni katyńskiej, więc tego uniknął, ale wojnę spędził w Oflagu, więc jakby był wyłączony z możliwości odgrywania aktywnej roli. Brakowało już Walerego Sławka, o czym była mowa, który popełnił samobójstwo. Wszystko to sprawiało, że nie było tego głównego ośrodka, który mógłby właśnie odwołać się do tych dawnych tradycji. W praktyce, i to rzeczywiście zostało wskazane w pracy, trzy osoby odgrywały tutaj najistotniejszą rolę z tego dawnego środowiska w okresie II wojny światowej, czyli Ignacy Matuszewski, ale pamiętajmy o tym jego specyficznym statusie, także Wacław Jędrzejewicz, urodzony w 1893 roku, i jeszcze można by wskazać na Adama Koca. To są też tu Matuszewski, Koc, osoby, które no już odgrywały istotną rolę w kwestiach dotyczących polityki skarbowej, ale nie tworzyły tego pierwszego szeregu, który tworzyli właśnie Sławek, Prystor, Świtalski. Niemniej ewentualnie tej dalszej jakby ciągłości na płaszczyźnie ideowej można upatrywać w działaniach, które podejmowali. Ich tu ośrodkiem głównym z czasem stały się Stany Zjednoczone. Z tego starszego pokolenia, tego najbliższego kręgu, zresztą on się tak tytułował, najstarszym Piłsudczykiem tytułował się Janusz Jędrzejewicz, on urodzony jeszcze w latach 80. To właśnie ośrodkiem tej dawnej grupy pułkowników stały się Stany Zjednoczone. Akurat tam działał przede wszystkim Wacław, czyli brat Janusza, no ale oni byli w kontakcie. Głównie więc pokolenie urodzone w latach 90. tworzyło, odwoływało się do idei dawnej grupy pułkowników, czyli osoby, które uchodziły za młode w okresie II Rzeczypospolitej, no i Janusz Jędrzejewicz jako ten Nestor urodzony w latach 80., ale już zmarł na początku lat 50., więc nie została odtworzona dawna grupa pułkowników. Nie mogło to się stać, dlatego że w realiach Polski Ludowej powrót pułkownika do kraju dawnego wiązałby się z procesem, z wyrokiem na podstawie zarzutów o nieprawdziwych zarzutów o faszyzację ustroju. Przykładem właśnie Kazimierz Świtalski, który był sądzony i siedział właśnie, był za to więziony. To jest przykład Kazimierza Świtalskiego, więc nie odrodziła się ta grupa. W kraju nie było do tego warunków, ale jak się okazało, nie było także na emigracji odpowiedniej koniunktury, dlatego że tam doszły
istotne znaczenie odgrywały te piłsudczykowskie kręgi, które dystansowały się od działań, jakie podejmowała grupa pułkowników, a nawet krytycznie się do nich odnoszono, wskazywano na błędy. No tu chodzi oczywiście o środowisko dawnej naprawy, czyli lewicy piłsudczykowskiej, to jest ośrodek londyński, to ten ośrodek londyński, a nie nazwijmy go nowojorskim, zaczął dominować w tych realiach emigracyjnych, w jakich znalazł się obóz piłsudczykowski. Bardzo dziękuję panie Mateuszu za rozmowę. Państwa odsyłam do lektury książki pana Mateusza Hibnera, Pułkownicy. Moim państwa gościem dzisiaj był Mateusz Hibner, pracownik naukowy UMK w Toruniu oraz Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Do widzenia.